Team Meble, salony meblowe. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas zamówisz kuchnię na wymiar wraz ze sprzętem. Korzystne raty oferujemy z Lucas Bankiem. Zapewniamy fachowy montaż i transport mebli. W naszych salonach kupisz meble nagrodzone na targach meblowych. Do Twojej sypialni duży wybór materacy. Dynamiczny rozwój firmy zapewnia najniższe ceny w regionie. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Strzegomiu przy ulicy Dworcowej 21. Środa, 12 października, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego serwisu informacyjnego, a w dzisiejszym programie. Relikwie papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Oddanie szacunku tej ulicy i tym ludziom, którzy zawsze tutaj się modlą. No. Auto na drzewie, kierowca ucieka z miejsca zdarzenia, podłożenie ładunku wybuchowego i ewakuacja całej szkoły, czyli wtorkowe ćwiczenia. Szkoła jest bezpieczna. A na zakończenie powiemy o inwestycjach w Kaczorowie. Jak zapowiadaliśmy w poprzednim wydaniu naszego serwisu, do Kamiennej Góry przywiezione zostały relikwie papieża Jana Pawła II. Relikwie to część szaty z krwią papieża Polaka z czasów zamachu na jego życie. Relikwiarz w kształcie krzyża został przywieziony do Kamiennej Góry o godzinie 16:30 pod obelisk upamiętniający jego pontyfikat. Wierni, chcący oddać cześć, zbierali się już przed godziną 16 na ulicy papieża Jana Pawła II. Delegacja z parafii z Jawora przekazała relikwiarz księdzu dziekanowi Edwardowi Bigosowi, a następnie został on umiejscowiony na specjalnie przygotowanym miejscu na płycie obelisku tuż obok fotografii Karola Wojtyły. Doszliśmy do takiego wniosku, żeby podbudować tych ludzi, którzy tutaj codziennie przychodzą się modlić, codziennie przynoszą kwiaty, żeby ich uhonorować. Dlatego zdecydowaliśmy na prośbę do dziekana i do księży, żeby te relikwie przyjechały tutaj, no i tutaj przez moment się relikwie zatrzymały i tutaj myśmy przeszli później z procesją, odmawiając różaniec do kościoła. To oddanie szacunku tej ulicy i tym ludziom, którzy zawsze tutaj się modlą. No. Wiernych do oddania czci błogosławionemu Janowi Pawłowi II przybyła jak zwykle znaczna ilość. Można w tym miejscu wymienić młodzież ze szkoły podstawowej nr 2, delegacje harcerzy, druhów ochotniczych straży pożarnej, księży z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła oraz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organizatorzy zadbali jak zwykle o okolicznościową pieczątkę, którą można było ostemplować książeczki czy święte obrazki. Przeżywamy w tym roku tydzień papieski pod hasłem Jan Paweł II, człowiek modlitwy. Ideą więc tego wydarzenia jest wezwanie nas wszystkich, poruszenie nas wszystkich do gorącej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego te relikwie są z nami, by nam łatwiej było do Jezusa się zwrócić razem z Janem Pawłem II. Po odmówieniu modlitwy procesja z relikwiami błogosławionego papieża przeszła ulicami papieża Jana Pawła II, Broniewskiego, by na placu Grunwaldzkim skręcić do kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Tam po krótkiej modlitwie każdy mógł pocałować relikwiarz, oddając tym samym hołd i podziękowanie za całość pontyfikatu papieskiego. Relikwie papieża Polaka pozostały do środy, a następnie odwiezione zostały do parafii w Jeleniej Górze. Spożywanie napojów wysokoprocentowych, następnie jazda samochodem, po czym rozbicie go na dwóch przydrożnych drzewach oraz ucieczka z miejsca wypadku. Tak mógł rysować się scenariusz wtorkowego poranka w Olszynach koło Chełmska Śląskiego. Tuż po godzinie 10:00 świadkowie usłyszeli wielki huk. Wybiegli na drogę i zobaczyli Forda Escorta, który uderzył w drzewo. Ślady wskazywały, że prowadzący pojazd złapał pobocze, odbił się od drzewa, po czym zatrzymał się na drzewie po drugiej stronie jezdni. Jazda nie trwała zbyt długo. Niespełna 50 metrów wcześniej kierujący
bądź kierujący z pasażerem spożywali alkohol w pobliskim sklepie spożywczym. Szczęka opadła kierowcy, mówiąc w przenośni i dosłownie, kiedy tuż przed maską zobaczył rosły dąb. Można byłoby rzec, ciężki orzech do zgryzienia będą mieli kamiennogórscy policjanci, by ustalić prowadzącego pojazd. Na szczęście przed przyjazdem funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia był już reporter naszej telewizji. Zdążył on zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać policję oraz namierzyć podejrzanego. Przepraszam, pan jest kierowcą tego samochodu, co uderzył w drzewo? Jak? Pan uderzył w to drzewo? Nie. Nie? Nie. A nie wie pan, kto to uderzył? Nie wiem. Ale to przed chwileczką chyba, nie? Nie widział pan nic? U kolegi byłem. Aha. Nie wiem. Nie wie pan nic? A pan rozcięto ma głowę, to nie pan czasem uderzył? Nie, bo wróciłem się tu, jak od kolegi szłem, nie? Tak? Czy rozbita głowa była przyczyną powrotu od kolegi? Być może. Nasuwa się tylko pytanie, czy wracał samochodem, czy pieszo? I czy kolega spożywał z nim alkohol oraz prowadził samochód, czy był pasażerem? No i do kogo należy pozostawiona na miejscu wypadku szczęka? Nad odpowiedzią na te pytania będą musieli już popracować kamiennogórscy śledczy. W gimnazjum numer 1 w Kamiennej Górze podłożono ładunek wybuchowy. Konieczna była ewakuacja całej szkoły. Terroryści uwięzili nauczycieli, którzy zostali odbici przez policyjny oddział specjalny. Taki był przebieg połączonych ćwiczeń Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej, które odbyły się we wtorek o godzinie 9. Nikomu nic się nie stało. Dzisiejsza ewakuacja gimnazjum numer 1 w Kamiennej Górze miała na celu skoordynowanie działania trzech służb – Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Otrzymaliśmy zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole. Bardzo płynnie została przeprowadzona ewakuacja budynku wszystkich uczniów z tej szkoły. Następnie służby specjalne przeszukały budynek za pomocą wytresowanego psa służbowego, który odnalazł dwa ładunki wybuchowe. Następnie rozpoznanie sapersko-minerskie zneutralizowało te ładunki. Po prostu zakwalifikowali je, że one są niegroźne. Nasze działania w tym konkretnym przypadku polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu lub ułatwieniu ewakuacji osób z budynku zagrożonego podłożonym ładunkiem wybuchowym. Grupa realizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze odbiła zakładników, którzy w pobliskich budynkach przetrzymywali nauczycieli. Te działania miały na celu przygotowanie nas do różnych ewentualności odnośnie dużej imprezy sportowej, jakiej się spodziewamy w przyszłym roku. Szkoła jest bezpieczna. Tutaj przekazana została informacja administratorowi obiektu, że dzieci i nauczyciele mogą wrócić do szkoły. Najmłodsi mieszkańcy Kaczorowa mają się już gdzie bawić i spędzać wolny czas. Zarówno oni, jak i ich rodzice cieszą się z nowego placu zabaw, który powstał przy szkole podstawowej. Społeczność tej miejscowości ma również inny powód do zadowolenia, ponieważ to nie jedyna inwestycja, jaka została oddana do użytku. To nasza Polska, jakby nie duża. Uroczystość oficjalnego otwarcia rozpoczęła dyrektor szkoły Helena Sawicka-Kręcichwost, która podczas wystąpienia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placu. Uczniowie szkoły, chcąc podziękować, wręczyli własnoręcznie wykonane upominki dla burmistrza Bolkowa, sołtysa Kaczorowa, radnej Rady Miejskiej oraz inspektora do spraw gospodarki komunalnej z Urzędu Miejskiego, którzy byli obecni podczas uroczystości i bez których ta inwestycja nie mogłaby być zrealizowana. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński i sołtys Andrzej Chudzikiewicz.
Dzięki pieniądzom w kwocie 13 600 zł pochodzącym z budżetu gminy Bolków i 14 900 zł z funduszu sołeckiego na rok 2011 udało się wyposażyć plac zabaw w profesjonalny i atestowany zestaw zabawowy z basztami i zjeżdżalniami, karuzelą, bujakami na sprężynach, huśtawką łańcuchową i ważkę. Mimo że podczas uroczystości pogoda nie rozpieszczała, dzieci z klas 1, 2 i 3 rozgrzewały uczestników występami. Tego samego dnia w Kaczorowie odbył się także odbiór oświetlenia ulicznego. Koszt prac to kwota rzędu 30 250 zł, która pochodzi z budżetu gminy. W ramach realizacji inwestycji zostało wykonanych 7 punktów świetlnych, w tym 4 nowe. W drugim etapie prac związanych z oświetleniem tej miejscowości na rok 2012 przewiduje się montaż 9 lamp na ulicy Kamiennogórskiej w Kaczorowie. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie naszego programu informacyjnego zapraszam już w piątek. Do zobaczenia.